Witam serdecznie wszystkich spod znaku Raka, Lwa i Pan w dzisiejszym rozkładzie kart Tarota na temat spraw, które są przed Wami ukryte. Tak? Dla każdego z Waszych znaków jest tutaj rozkład, możecie do niego przejść, jeżeli tylko chcecie, w którym dowiemy się, co jest przed Wami w tym momencie, jak oglądacie ten filmik ukryty. Jest to rozkład bezterminowy, więc teraz przechodzimy do rozkładu dla Raka. Tak, Raki. Zobaczmy, cóż tutaj takiego jest właśnie przed Wami ukryte, co się dzieje w tym momencie, a co będzie miało na Was wpływ i jak na to zareagować. Wy w tym czasie możecie dać lajka, zasubskrybować, skomentować, jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi. Dobra, albo zasubskrybować, jeżeli tego nie mieliście, jeszcze nie zrobiliście. Dobra, popatrzmy, co tutaj w kartach się dzieje, moje drogie Raki, jak można odczytać ten rozkład, tak? I teraz tak, widzę, że jakaś sytuacja z Waszej przeszłości, tak? Sytuacja, która kiedyś, dawno temu miała miejsce, wybraliście w niej udział w jakiś sposób, tak? Tutaj teraz omawiamy naturę tej rzeczy, Raki, która w tym momencie troszkę się zmienia i widzę, że ta sytuacja, kiedyś wy w niej braliście udział, może ją zakończyliście, może sama się zakończyła, tak, może zapomnieliście już teraz o niej. To jest coś, co wcześniej faktycznie było dość istotnym elementem w waszym życiu, wpływało na was w jakiś sposób i wy na to, ale już od dłuższego czasu nie jest właśnie w waszym, nie wiem, otoczeniu, nie jest na waszej codzienności. To jest coś faktycznie po prostu już dalej. To nie jest dalej sprzed tygodnia, to nie jest dalej sprzed tam dwóch tygodni, to jest tak dalej pół roku, rok, pięć lat, tak? To są tego typu sprawy dalej, których już, tak jak mówię, troszkę w tym momencie niespecjalnie nawet aż tak codziennie o tym myślicie. Dlatego właśnie ta kwestia jest może przed Wami właśnie ukryta, tak? I teraz widzę, że tu pojawiła się jakaś duża zmiana, pojawiło się jakieś duże ożywienie, tak? Z którego Wy będziecie mogli skorzystać, Raki. Tak, ja mówię, że będziecie mogli skorzystać, a nie to, że to stanie objawione i trzeba sobie będzie z tym radzić. Mamy tutaj kartę kochanków, co właśnie wskazuje na to, że okej, to będzie sprawa, którą jeżeli się zainteresujecie, ona będzie ważna. Tak? Ona będzie faktycznie miała na was, będzie miała potem dalszy wpływ dla was, ale jest tu też ważna kwestia, tak? Nie tylko sprawa jest ważna, ale ta kwestia także jest istotna, a mianowicie to, że nie jest to koniecznie od razu coś, z czego musicie, w co musicie iść. To jest opcjonalne, tak? Tu pojawi się możliwość dla was, która no po prostu zależy od tego, czy zdecydujecie tak, czy nie, czy inaczej. Więc co to może być? To może być szereg rzeczy, to może być jakaś tutaj kwestia powrotu ewentualnie do jakiejś dawnej pracy, tak? I teraz dostaniecie możliwość, ktoś się odezwie, że w sumie fajnie się kiedyś razem z wami pracowało, może to jakiś pracodawca, może kolega jakiś z pracy z jakiegoś zakładu, albo ktoś tam gdzieś z przeszłości, gdzie nawet kiedyś się zgłaszaliście do pracy, ale może nie przyjęliście tej pracy, jakiś tam rekruter do was dzwoni i się pyta, czy a może tutaj się coś zmieniło? Może jednak warto tutaj rozważyć, żebyście może chcieli wrócić do porobienia tego, no nie wiem, teraz albo jakoś dorywczo, czy w jakimś mniejszym zakresie, ale nadal jest taka możliwość. Jest to możliwe, że to jest jakiś głos od osoby, nawet wam bliskiej, tak? To by była, no to jest osoba raczej wam życzliwa, mi się wydaje, zdecydowanie, ale przez dłuższy czas nie mieliście z tą osobą kontaktu, tak? Więc załóżmy, przykład taki, no nie wiem, kuzynka, z którą się nie widzieliście już naprawdę lata, tak? Może nawet od młodości czasu, tylko tak pobieżnie, czy coś takiego, teraz nagle albo na siebie wpadacie, może się przeprowadza w wasze miejsce, w to miasto, w którym mieszkacie, albo po prostu się odzywa,
po jakimś czasie, tak? I wiecie, no fajnie, no dawno nie rozmawialiśmy, dawno się nie spotkaliśmy, tak? Może w tym wypadku warto to odnowić, tak? I spotkać się, pójść na jakąś kawę, pójść na jakieś ciasto albo zaprosić kogoś na obiad czy coś takiego, bo wy będziecie zaproszeni na ten obiad czy tam jakiś poczęstunek czy cokolwiek i to będzie możliwość odnowienia tej znajomości, odnowienia tej relacji. Teraz właśnie widzę, że taka tu zmiana się toczy troszkę za waszymi plecami i wam zostanie objawiona w bardzo krótkim czasie, tygodni, maksymalnie, ja mówię dni albo tygodnia, dwóch może coś takiego, w te najbliższe dni przyniosą właśnie tą wiadomość o tym i tą możliwość, tak? Też tą możliwość, bo tak jak mówię, to jest opcjonalne, to nie jest coś, co wy jesteście teraz na to skazani, no bo jeżeli jesteście na przykład właśnie przez tą kuzynkę, weźmy ten przykład, namówieni teraz, namawianie, żebyście się spotkali, no to wiecie, zawsze możecie powiedzieć, a nie specjalnie, tutaj nie mogę, tak, mam chore dziecko, czy coś takiego. Więc tu niekoniecznie musicie, czyli możecie w sensie jakąś wymówkę znaleźć, ja nie mówię, że tutaj, jeżeli faktycznie wam choruje tutaj syn lub córka, no to zrozumiały jest powód, tak, ale to raczej by tutaj miała być wymówka, że was jakiś katar łapie, albo coś, nie czujecie się najlepiej. Dobra, jeżeli tutaj ten przykład mamy ze sobą, jest jeszcze jedna rzecz. To może być osoba, z którą wy byliście w przeszłości, tak? Byliście razem w przeszłości. Może to jest były partner, była partnerka. Ktoś, z kim mieliście powiązanie właśnie takie, no już romantyczne powiązanie takie uczuciowe, emocjonalne, tak? I ta osoba może kiedyś się dawno temu rozstaliście, tak? Potem każdy z was poszedł w drugą stronę, w inną stronę życia, może się też jakieś inne relacje po drodze wam się pojawiły, no ale teraz widzę, że u tej osoby może nadal cały czas o niej myślicie, tak? Może myślicie, że ona jest teraz w relacji, a w sumie trochę czekacie, byście chcieli, żeby ona nie była w tej relacji, tak też może być. Więc teraz tak się dzieje i widzę, że to zostanie przed wami objawione, że będzie znowu tutaj możliwość czy chęć od tej osoby, ażeby ponownie no, nawiązać jakąś bliższą znajomość. Ja nie mówię od razu stworzyć związek, ale jest to jak najbardziej możliwe. To może być wiadomość właśnie po dłuższym czasie od kogoś takiego, na którego nawet na tą wiadomość czekacie. I teraz karty tu mówią, że jeżeli raki przyjmiecie to tak, wiecie, z taką otwartością, powiecie, no dobrze, tak, chcę skorzystać, niezależnie jaka tutaj ta możliwość jest, to może faktycznie pójść w kierunku czegoś bardzo fajnego dla was, tak? Wiadomo, nie oznacza to, że teraz macie rzucić całe swoje życie i iść w tym kierunku, ale jeżeli faktycznie pójdziecie w tą stronę, to będzie wieloaspektowa zmiana, tak? Będzie miała duże znaczenie, a także będzie to mogło być czymś naprawdę, naprawdę istotnym, czymś naprawdę takim ważnym dla was, no i dobrym też, tak? Tu jest dużo dobrego, to jest szczere, to jest pozytywne i to może dla was się odbić, nie odbić, ale może dla was mieć naprawdę konkretne, dobre tutaj rezultaty. Więc raki, no tu pewne rzeczy się zmieniają, jakaś rzecz z przeszłości faktycznie się objawi, no weźcie na pewno to pod swoją uwagę. Dobrze, to był rozkład dla raków, teraz lwy. Zobaczmy lwy, co u was się tutaj dzieje tak troszkę poza wami, czy też poza waszą wiedzą, a co będzie, co ma na was jakiś wpływ, będzie miało jakiś wpływ. I teraz wy możecie, lwy, jeszcze dać tutaj lajka, zasubskrybować, skomentować, jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi. I dobrze, moje miłe lwy, zobaczmy, co my mamy tu na stole. I widzę, że jest jakaś sprawa, na której rozwiązanie już od dłuższego czasu może czekaliście, może nawet nie wiecie, że czekaliście, ale ta sprawa jakaś, która się toczyła od długiego czasu, teraz w końcu
końcu zaczyna dochodzić w tym momencie, jak oglądacie ten filmik, bo to rozkład bezterminowy, będzie zmierzała ku realizacji, tak? Będzie zmierzała ku zakończeniu, ku temu, że będzie miała jakiś konkretny wynik. I widzę, że ta kwestia faktycznie was będzie konkretnie dotyczyła i będzie dla was to dość ważne i będziecie musieli mieć jakąś rolę w tym do odegrania, tak? To nie jest tak, że w tym wypadku jest jakaś, wiecie, tutaj jakaś sprawa się kończy, ona dotyczy jakiegoś, nie wiem, szeregu różnych aspektów i szeregu różnych ludzi i wy jesteście tutaj tylko jakimś tam elementem, który może ewentualnie brać w tym udział, ale koniecznie nie musi, tak? I tak dalej. Tu jest coś, co będzie dotykało was bezpośrednio, coś, co faktycznie zmusi was do podjęcia jakiejś akcji, tak? Do zrobienia czegoś konkretnego. I to może być, wiecie, nie wiem, może jakaś sprawa spadkowa do was dojdzie, tak? Może jakaś sprawa urzędowa, która się toczyła przez nie wiadomo ile teraz jest na swojej już tym kresu, swojego kresu, tak? Już jest podejmowana decyzja i ona do was przyjdzie i wy będziecie musieli, nie wiem, potem może coś dosłać, jakiś stawić się gdzieś tam w urzędzie, może sprawa sądowa, tak? Jakaś też ona się toczy. Wy niekoniecznie jesteście, wiecie, może tu główną osobą, której ona dotyczy, ale na przykład możecie być wezwani na świadka, tak? No też trzeba będzie wtedy podjąć jakieś działania, chociażby jeżeli tym działaniem miałoby być stwierdzenie, że no nie jesteście tutaj tym świadkiem, tak, odpowiednim czy coś takiego. Więc tu widzę też, że nawet od czasu, kiedy ta sprawa zacznie, ona już nawet przy tym swoim końcu będzie robiła jakieś poruszenie, to nawet jeszcze przez dość długi czas, pomimo tego, że coś się rusza w tej kwestii, wy może niekoniecznie będziecie od razu o tym wiedzieli. I tutaj to może być po prostu to, że nie zostaniecie zawiadomieni aż do jakiegoś momentu. Albo, że sami musicie sprawdzać, czy trzeba odświeżać, na przykład wejść od czasu do czasu na jakąś stronę internetową, czy gdzieś tam, albo zadzwonić i spytać się, czy coś się zmieniło w tej kwestii, czy coś na mnie czeka. Albo przyjdzie do was list polecony, ale nie na ten adres, albo wy jesteście na wyjeździe i teraz, wiecie, trzeba będzie tu czekać na to, aż będzie ponownie wysłane, albo trzeba będzie gdzieś na pocztę latać, wiecie. Czyli w sensie nie dojdzie od razu do was ta informacja. Ona nie będzie bezpośrednio wam ujawniona tak szybko, jakby mogła i jakby tego się chciało. Więc tutaj trzeba będzie jeszcze może faktycznie jakieś działanie podjąć. No takim prostym działaniem by było faktycznie to, że musicie iść do na tą pocztę i odebrać ten polecony, tak? I na przykład tylko wy to możecie zrobić, bo nie wiem, nie może tego zrobić ktoś tam wam bliski, czy współlokator, czy partner, czy partnerka, tak? Więc wy, no jest tutaj jakaś sprawa, która do was dochodzi i widzę, że w momencie, kiedy ona się już stanie poniekąd wam jawna, będziecie wiedzieć, czego ona będzie dotyczyła, to też nie do końca będziecie jeszcze wiedzieli, w tym momencie, kiedy się o niej dowiecie, nie będziecie wiedzieli dokładnie co z tym zrobić, tak? Będziecie musieli, nie wiem, zasięgnąć języka, może, wiecie, będzie to jakiś dokument, tak? Który no, nie jest specjalnie jasny, pisany jest jakimś żargonem prawnym, czy coś takiego. Ja tu mówię o takich prawnych rzeczach nie dlatego, że tu jest od razu wielki nacisk na to, że to będzie taka sprawa jakoś prawna, czy urzędowa, czy formalna. To może być sprawa, wiecie, rodzinna, to może być sprawa związana z waszą firmą, z pracą, tak? Ale po prostu na tym przykładzie najłatwiej jest stworzyć dobrą taką, właśnie dać taki przykład, który potem wy byście mogli odnieść do swojej konkretnej sytuacji. Najłatwiej tutaj właśnie mówić o tych takich aspektach, na które potem zwrócić uwagę. Więc tutaj może będzie coś takiego, że jeszcze nie do końca będzie jasne, nie do końca będą jakieś terminy powiedziane, nie do końca będziecie wiedzieć, co wy w tej materii powinniście zrobić i jak to zrobić, tak? I tutaj karty radzą, żeby faktycznie
faktycznie tą sytuację troszkę przemyśleć, może zapytać kogoś, nie wiem, z rodziny, przyjaciół, może kogoś, może jakiegoś nawet prawnika, czy coś, jeżeli będzie taka konieczność, żeby wam to, wiesz, wytłumaczył, sprawdził, pomógł trochę, może musicie w necie to posprawdzać, może musicie się właśnie nad tym jakoś bardziej skupić, żeby zobaczyć, co to jest. I teraz dobra, no okej, okay, pomimo tej niepewności, tak naprawdę rozwiązanie tej sprawy, to, że ta sytuacja teraz, w tym momencie, jak ten filmik oglądacie, ma miejsce i się rozwija, może nawet nie wiecie, że w tym momencie jeszcze już was tam dotyka i wasze nazwisko gdzieś tam się przewija, ona jest dla was w najgorszym wypadku neutralna, tak? Czyli będziecie musieli przyjść i tam coś tam podpisać, coś tam gdzieś tam wysłać, powiedzieć, dobra, okej, róbcie jak chcecie, jak uważacie, ale będziecie musieli tutaj coś takiego powiedzieć, ale bardzo prawdopodobnie podobne, że jest to coś dobrego, tak? Mamy parę królewską pucharów, tutaj królową i króla, które razem mówią o tym, że to będzie miało też jakiś wyraz taki dla was poniekąd emocjonalny może nawet, tak? Czyli to może być sytuacja taka, że nagle da wam spokój, tak? Że może jakaś sprawa się zamknęła, jakieś sprawy sądowe i wy już nie musicie się nimi martwić. Może, tak jak mówiłem, to może być kwestia zawodowa, może macie umowę w pracy, ale na czas określony i teraz zbliża się ten kres tego i myślicie, czy w końcu przedłużą wam tą umowę, czy nie. I pomimo tego, że decyzja już jest podjęta na waszą korzyść, tak, żeby przedłużyć tą umowę, wy jeszcze o tym nie wiecie, bo nie wiem, ktoś zapomniał wam przekazać informację, albo tak jak mówię, jesteście na przykład na urlopie chwilowym, albo po prostu trzymają was w niepewności. Podejrzewam, że przez jakieś niedopatrzenie często w firmach to o takich rzeczach się troszkę zapomina, pomimo tego, że decyzja jest podjęta, to i tak dadzą wam znać w sumie, a ty, co, czemu ty się denerwujesz? Przecież za tydzień idziesz z powrotem do pracy. A wy, tak, jesteście pewni, mi się umowa kończy, nie? No ona już dawno jest tam tutaj przedłożona, żeby ją przedłużyć, nie? I tylko musisz się podpisać. Więc wiecie, to może być to i to wam da ten spokój. I tak to wam da ten spokój taki w wymiarze tym nawet emocjonalnym, w tym, że to w końcu doszło do samego końca, ale to może być też po prostu pozytywne, tak? Nie dość, że będziecie mieli spokój, że macie pracę, jeżeli weźmiemy ten przykład, no to to jest też dobra rzecz, że wam przedłużyli tę umowę, bo wy chcecie tam pracować, tak? Więc tu będzie faktycznie miało to dobry wymiar, dobry, pozytywny efekt dla was. Mówię, w najgorszym wypadku będzie to kwestia taka neutralna całkowicie, która ani wam nic nie da, ani wam nic nie zabierze, oprócz tej chwilki czasu, gdzie będziecie musieli coś tam podpisać, ale najwyraźniej nawet fakt tego, że tą sprawę zamkniecie, da wam spokój. Okej, no dobra, zrobiłem, jest to za mną, już nie muszę się tym dalej zastanawiać nad tym, ani mieć to z tyłu głowy, gdzieś tam w pamięci, czy w kalendarzu trzymać, nie? To też zawsze jest taka ulga, nie? Po prostu. Dobrze, to był rozkład dla lwów, a teraz panny moje miłe, zobaczmy, co tam takiego jest przed wami ukryte, coś, co będzie was dotyczyło i czy można w tej materii coś zrobić, tak? Okej, dobra. I teraz, kochani, wy możecie dać lajka, zasubskrybować, skomentować, jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi. I moje drogie panny, tutaj widzę, że z jakąś kwestią, którą wy od niedawna się nią zajęliście, tak, to teraz trzeba tutaj troszkę zostać przy tym temacie. Wy niedawno się tym zajęliście. To może być kwestia pracy. To może być kwestia, którą niedawno zaczęliście. Jakiegoś nowego przedsięwzięcia. Nowego jakiegoś nawet hobby. Tak? Czegoś, co na przykład zaczęliście chodzić na jakieś zajęcia i bardzo się w to wkręciliście. Może odnawiacie jakąś znajomość z bliską osobą, może z jakimś kuzynem, z bratem, dawno się nie widzieliście, albo przyjacielem, tak? Z jakichś młodzieńczych lat tutaj może się wprowadził z powrotem do waszego miasta i teraz chcecie spotkać i tam może się spotkaliście i planujecie to. Coś związane właśnie z takim przedsięwzięciem, jakąś nową rzeczą, którą robicie, panny.
widzę, że teraz ten plan, który myślicie, że jest, może jesteście z kimś umówieni, tak? Jesteście, to może być bardzo takie, to nie musi być zmieniające życie, nie? To nie musi być coś ukrytego, co jakoś naprawdę wpływa jakoś o 180 stopni obróci wasze losy, tak? Ale ta rzecz, którą wy myślicie, że ona już jest poniekąd pewnikiem, ona jest umówiona, no tu w tym wypadku widzę, że jej losy się zmieniają w tym momencie, jak oglądacie ten film, panny, tak? Więc może po prostu ktoś w tym momencie, z którym jesteście umówieni na weekend, czy na przyszły weekend, czy coś takiego, no dostaje informację, że niestety nie będzie mógł, będzie musiał iść do pracy, bo okazuje się, że teraz dziecko zaczęło, mu rozchorowało i będzie musiał się nim zająć, tak? No to jest zrozumiałe i normalne. I tu widać, że no ta taka rzecz, którą wy myśleliście, że ona jest takim już poniekąd pewnikiem, tak? Jest umówiona, jest ustanowiona. Tu w tym wypadku faktycznie ulega zmianie. I no dobra, w momencie, kiedy się dowiecie o tym, tak? Kiedy ta sytuacja zostanie wam przedstawiona, no nie będziecie specjalnie panny z tego tytułu no zadowoleni, tak? No bo wiecie, no bo może troszkę za późno zostanie wam to powiedziane, może właśnie w ostatnim momencie się o tym dowiecie i tak dalej, i tak dalej. Dobrą rzeczą jest, i to też będzie troszkę wieloaspektowe w tym wypadku, panny, bo po pierwsze, jeżeli zadziałacie szybko w momencie, w którym się o tym dowiecie, tak? Zadziałacie szybko, będzie można tą sytuację uratować. Czyli, wiecie, no jeżeli tutaj jest to tak proste, gdy mamy sytuację o po prostu no spotkaniu jakimś, tak, na które jesteście umówieni z kimś tam bliskim czy coś takiego, no to można je przełożyć. Podejrzewam, że po prostu, tak, to jest na tyle łatwe. Ale jeżeli to jest jakieś przedsięwzięcie, jakieś konkretne, takie materialne, nie wiem, właśnie jesteście, ma jakaś ekipa remontowa wam wejść teraz do mieszkania, które kupiliście czy tam remontujecie w poniedziałek, a oni tak naprawdę już wiedzą, że nie będą mogli być w ten poniedziałek, tak, załóżmy, a powiedzą wam tak naprawdę w poniedziałek rano, że nie przyjadą, a wy tam będziecie, nie wiem, sterczeć z kafelkami czy z czymś tam, no to wiecie, to już jest taka poważniejsza sprawa. I widzę tutaj, że jeżeli macie coś takiego umówionego, jeżeli spodziewacie się takiej rzeczy, jesteście właśnie już ustawieni na jakąś kwestię, ona może być nawet dalsza w przyszłości, ona nie musi być teraz, wiecie, w tych nadchodzących dniach mieć się wydarzyć, ale w tym momencie jesteście już, powiedzmy, na to umówieni, jesteście na to już przygotowani, macie wpisane to, załóżmy, w kalendarzyk czy coś takiego, tak? To warto, w tym wypadku radą kart jest, że warto pomyśleć nad takimi sprawami, tak? Załóżmy, jesteśmy właśnie umówieni z taką ekipą, teraz załóżmy, nie wiem, kiedy ten filmik będzie na żywo, ale powiedzmy, że jest czwartek, a w ten poniedziałek ma ta ekipa z tymi kafelkami wjechać, czyli wam tam coś robić, tak? Zadzwońcie, upewnijcie się, ubiegnijcie te sprawy, czy faktycznie na 100% oni będą w tym czasie, w tym miejscu, o tej godzinie, bo mówię, to nie jest tak, że w tym momencie oni też sądzą, że to zadziała, tak? Ta strona, gdzie to się zmienia, oni wiedzą, że to nie zadziała. I że to zadziała, oni myślą, że to zadziała, a potem się im zepsuje na przykład samochód na drodze, no to jest, wiecie, złośliwość wyższa, tak? To tu tych rzeczy martwych tak zwanych, no to oni na to nie mają wpływu, ale oni w tym momencie już wiedzą, że jest wielka szansa, że nie będzie im to pasowało, że nie zdążą, że nie wyrobią się i tak dalej, i tak dalej. Może już u was pracują, a wy myślicie, że teraz w piąteczek będzie już koniec, tak, i będzie już fajnie, będzie można wejść, a oni tak naprawdę dobrze wiedzą, że to jeszcze im tydzień zajmie. Ja daję na takim przykładzie, tu omawiam tą sytuację, ale ona może się tyczyć innych rzeczy. Może właśnie się tyczyć tych umówienia na jakieś spotkanie. Może się tyczyć tego, że na przykład wy myślicie, że sobie w przyszłym tygodniu pójdziecie spokojnie właśnie w tym temacie, nie wiem, do lekarza, do urzędu, na jakieś
na jakieś zajęcia, tak, dodatkowe. Okazuje się, że już od dawna jest planowane, że w tym tygodniu będzie to zamknięte, tak, i teraz warto po prostu sprawdzić, tak, zadzwonić, sprawdzić w internecie, czy nie ma jakiejś informacji, sprawdzić, czy już nie dostaliście maila przypadkiem właśnie z tym tematem, że jednak faktycznie tutaj dochodzi do końca, bo będzie można jak najbardziej bardzo szybko to załatwić, sobie z tym poradzić, zmienić, nie wiem, właśnie daty, doszlifować tutaj trochę ten temat, żeby no też elastycznym trochę być i wymyśleć sobie coś innego, jeżeli na przykład w ten weekend, w tą sobotę ci znajomi nie będą mogli się spotkać, bo właśnie tam już dziecko im zaczyna chorować i wiecie, że to raczej oni już też wiedzą, że to raczej nie minie, tak? No to wiecie, możecie powiedzieć, okej, spoko, umówimy się na kiedy indziej, fajnie, że nam tutaj to przekazaliście, a wy w tym czasie sobie zorganizujecie na przykład z żoną czy z mężem coś innego, może wyjazd gdzieś tam jakiś własny, prywatny, wiecie, no cokolwiek innego, co wy byście mogli sobie robić w sobotę wieczorem, jeżeli nie idziecie do nich, tak? Więc tu warto na tą chwilę zastanowić się, jakie rzeczy wy macie takie umówione i myślicie, że już one, sprawa jest troszkę załatwiona i jest już jasna i warto zrobić tutaj właśnie takie, a sprawdzę, upewnię się, wiecie, przypomnę, tak? Niektórzy ludzie zapominają o pewnych rzeczach i wiecie, nawet jeżeli byście po prostu przypomnieli takiej tej osobie, która wypadło to, że macie się spotkać, czy że tutaj jest jakaś umówiona rozmowa czy coś, bo to może być w pracy, tak? Ona mówi, a ty, faktycznie mieliśmy, no dobra, okej, tak, będę na miejscu, tak? Jeżeli tylko to sprawdziliście, jeżeli tylko wykonaliście ten krok, żeby tu przypomnieć, to spowoduje, że faktycznie to spotkanie będzie miało miejsce, a tak mogłoby się okazać, że wy byście czekali, a potem, ale co, to dzisiaj miało być, nie? Wiecie, tego typu sytuacja panny. Więc jakaś kwestia, ona może być albo szersza, może być to też coś drobniejszego, ale w tym wypadku takie właśnie plany warto sprawdzić, czy faktycznie macie się na nie nastawiać. Dobra, to były ukryty aspekt, tak, ukryty wpływ dla was tutaj spod znaku raka, lwa i panny. Mam nadzieję, że coś tutaj może karty doradziły. Ja jestem Kos Mańkowski, bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!